Cześć wszystkim. Chciałam podzielić się z Wami moim doświadczeniem, i to będzie krótki film, doświadczeniem dotyczącym studiów podyplomowych z duchowości ignacjańskiej na uczelni Kolegium Bobolanum w Warszawie. Zapraszam. Te studia to były takie pierwsze moje w życiu studia, które naprawdę dotykały ducha, a nie tylko ciała, a nie tylko jakiejś takiej wiedzy bardzo rzeczywistej, chociaż duchowość sama w sobie jest nauką, ponieważ da się ją zbadać na poziomie empirycznym. W związku z tym, no ciekawa sprawa. Poszłam tam z ciekawości, ponieważ medytacje ignacjańskie mnie bardzo zaczęły interesować, w ogóle medytacje zaczęły mnie interesować i duchowość. Na początku było napisane na ulotce, że to jest po prostu kwestia studiów podyplomowych z duchowości. Ja mówię, why not? Było bardzo tanie, bo tam koszty były jakieś chyba w granicach 250 albo 400 zł. No może nie jest to bardzo tanio, ale są to w stosunku do studiów, które przeglądałam wcześniej, a rozważałam psychologię wtedy ówcześnie na SWPS-ie, gdzie kosztowało to około 5 tysięcy, no to myślicie, że chyba jednak jest tanio. Ludzie, którzy tam uczyli nas, ich ogrom wiedzy, opanowania i charyzmatu przemawiania i przekazywania swojej wiedzy była czasami ponad to, co ja mogłam, że tak powiem, wciągnąć. Ale nie oznaczało to, że ja się tam nudziłam, wręcz przeciwnie, tylko ja żałowałam, że już nie jestem na takim jeszcze etapie jakby pewnej wiedzy, nawet też teologicznej, bo dużo teologii tam było, żeby to tak złapać w pełni i żeby poczuć, że ja to kompletnie wsiąkam. Niektóre notatki, które ja mam zapisane u siebie obecnie, jak do nich wracam, to czasami mam wrażenie, że w ogóle to jakaś po prostu mózg napisał, nie? Że to nie byłam ja. Ja po prostu wystarczająco tam, wiecie, przepisywałam niektóre myśli, nie? Od niektórych. Jest tam doktor, który jest prowadzącym też jakby ten cały kierunek, doktor ojciec Tadeusz Kotlewski, który skradł chyba, wydaje mi się, serce wszystkich studentów, bo człowiek ten uczy w pewnym sensie, uczy, ale też i pokazuje, można doświadczyć od niego stylu życia w miłosierdziu. Miłosiernego stylu życia, o tak. I jakkolwiek to trochę tajemniczo może brzmieć, to powiem Wam szczerze, że jest to najmądrzejsza definicja, którą ja usłyszałam i która żyje we mnie przez cały czas do dziś. Studia tej duchowości niestety zostały trochę przerwane przez pandemię COVID-19. Bardzo ładnie sobie poradzili z tym, ponieważ mieliśmy też spotkania online. Trochę tam się przesunęły, jakieś tam niektórych zajęć niestety nie było zaplanowanych, które były, ale mimo wszystko świetnie sobie poradzili, jak na instytucję, która kojarzyłaby się z taką, wiecie, instytucję skostniałą, która w ogóle, ojejku, nic tam się nie dzieje nowego, tak? To nie, absolutnie świetnie sobie poradzili. Będzie o superlatywach, miał być krótki film, więc już dochodzę do brzegu. Dla kogo takie studia? No, widziałam, że wśród tych studentów było sporo osób, które mają wiedzę już psychologiczną, nawet no, taką, czy pedagogiczną. Dużo osób, które tam były, też są jakimiś coachami, tak? Osobami, które traktują swój zawód jako po prostu rozwijanie innych, tak? I gdzieś ta psychologia gdzieś tam nie do końca styknęła z tym, w co oni wierzą, w związku z tym ta duchowość jest im niezbędna do tego, żeby prowadzić na przykład swoich pacjentów, uczniów i ludzi po prostu, z którymi się spotykasz. No i widzicie, taka osoba jak ja, która nie jest po żadnej teologii, jestem studentką, magistrem zarządzania na specjalizacji PR i marketing medialny, więc no myślę, że tutaj to połączenie to trochę ciężko połączyć, a jednak tam się świetnie odnalazłam i naprawdę te zajęcia były bardzo ciekawe. Było świetnie przeprowadzone na projektorach, były zawsze materiały jakieś, wiecie, papierowe, jeżeli ktoś chciał. Świetna sprawa. Żal, że w Warszawie. Mam nadzieję, że któregoś dnia może ktoś obejrzy ten film. Mam nadzieję, że Kolegium Bobolanum, na przykład tego typu studia, jednak przekona się do tego, żeby prowadzić webinarowo, tylko online, bo dzięki temu wiele ludzi w całej Polsce mogłyby skorzystać w ogóle z takiej formy.
No, no wiecie, to jest też forma ewangelizacji. Bardzo podobało mi się to, że tam bardzo, bardzo dużo było psychologii, bardzo dużo o komunikacji i bardzo dużo o świętym Ignacym z Loyoli, no bo to było o duchowości ignacjańskiej, nie? Więc także tutaj jezuici. Było kilka takich ciekawostek, które mnie bardzo rozbudziły na przykład i zaskoczyły mnie, na przykład kwestia kierownictwa duchowego, w jaki sposób rozwijało się kierownictwo duchowe w kościele, kiedy przygasało, kiedy ono miało swój wzrost. Ja tutaj nie będę zdradzać tego wszystkiego, bo ja bym chciała jednak was tym filmem trochę zachęcić do tego, żeby samemu się albo zapoznać z tematem, albo spróbować uczestnictwa właśnie tam na tych studiach. Uwaga, odcinek nie jest w żaden sposób sponsorowany. Ja to mówię autentycznie ze swojego serducha, całego pełnego wdzięczności w ogóle za to, że Pan Bóg mnie w ogóle tam przyprowadził, bo kto by pomyślał, no to są studia, które nie przydałyby mi się zawodowo dzisiaj, ale widzę, że one mnie ukierunkowują dalej w jakąś kolejną stronę. Jest spore prawdopodobieństwo, bo dzisiaj jak wam to mówię, to jeszcze nie wiem, ale jest spore prawdopodobieństwo, że pójdę na kolejny rok tych studiów podyplomowych, co myślę, że jest chyba taką sporą oznaką tego, że to jest warte, tak? Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa, tam chyba się raz zdarzyło co trzy tygodnie, więc tutaj można sobie i raz w tygodniu, zawsze w sobotę było. W sumie jakby tak cała sobota dodatkowych konferencji, tak, rekolekcji w pewnym sensie. Nawet któraś z pań jest na zakończenie online spotkania powiedziała, że dla niej to nie były studia, dla niej to było po prostu takie roczne rekolekcje, które przechodziły i które reformowały jej, tak, nie reformowały, źle powiedziałam, uformowywały jej serce i moje też. I tych, to dziesiątki ludzi, którzy tam przychodziło, tych studentów, też myślę, że potwierdziłyby te osoby. Znaczy ja mówię za siebie, nie? Ale tak patrząc po tych komentarzach wszystkich, to ludzie byli bardzo zadowoleni. Taka myśl, która jakby ciągle chodzi mi, oprócz tego stylu miłosierdzia, także miłosierdzie nie jest aktem, czynem jednym, tylko to jest taki styl życia. To oprócz tego, że to chodzi we mnie ciągle w sercu i próbuję gdzieś tam sobie przypominać o tym, że pola, wprowadź sobie z tym życia miłosierdzia. Nie jest to proste, bo to nie ty masz zrobić, tylko Pan Bóg w tobie, tylko trzeba to poprosić. To jeszcze jedna taka rzecz, która mi gdzieś siedzi, wsiąga w głowę, to, że psychologia jest niezwykle potrzebna Panu Bogu. To, że rozwój osobisty człowieka jest niezwykle potrzebny Panu Bogu. Niestety ktoś bardzo chciał i bardzo chce, my wiemy kto, bardzo chce odseparować psychologię od duchowości i od teologii. I w związku z tym ani psychologia sama w sobie nie jest pełna i nie jest jakby nie jest efektywna bez duchowości, taka duchowość bez tej części psychologii też nie jest w pełni efektywna dla nas, dla naszego ja i tak dalej, nie? Więc ten rozwój osobisty jest nam potrzebny, Panu Bogu jest potrzebny, żeby móc wlewać w nas. Oczywiście Pismo Święte jest nam też potrzebne. Pamiętajcie, że bez Pisma Świętego nie ma czego nalewać, bo nie znając fragmentów Pisma Świętego, nie znając tego, co nam Bóg chce o sobie powiedzieć, no nie mamy jak rozmawiać po prostu, nie mamy, Duch Święty nie ma jak nad czym pracować. No, trzeba mieć narzędzie, Pismo Święte jest narzędziem, o tak. Zatem notę kolegium Bobolanom muszę się przyznać, że było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ja osobiście dziękuję jeszcze raz Panu Bogu za to, że... Oj, zakryłam mikrofon. Dziękuję Panu Bogu za to jeszcze raz, że mnie tam przeprowadził. Dziękuję Maryi, bo wiem, coś wewnętrznego we mnie wie, że dzięki niej też tam trafiłam. Mi bardzo się podobało kult u jezuitów to, że z jezuitą no można tak, kurczę, inteligentnie pogadać o Panu Bogu, nie? Że nie tylko emocje, które są bardzo ważne, ale też tak po prostu inteligentnie. Mi się to bardzo podoba, że jakby dla mnie te spotkania były taką kompletnie inną, odmienną sprawą niż na przykład, nie wiem, jakiś ruch światło, życie. Przepraszam, tutaj nie chcę do nikogo teraz ten, ale ja chodzi o jakiś ruch, nie wiem, Ducha Świętego, jakiś charyzmatyczny, o, tak? Jakiś ruch charyzmatyczny, gdzie wiecie, tutaj wiecie, emocje tańczymy. A tutaj jest takie pobudzenie takich, tych wszystkich neuronów, więc super, prawda?
Świetna sprawa. Pan Bóg nam dał rozum po to, żebyśmy go używali i zadawali pytania. Pan Bóg lubi, jak mu się zadaje pytania, nawet trudne. I wiecie co? Zawsze odpowiada na te pytania. Jeżeli nie osobiście, to przez kogoś. Tylko trzeba zadawać pytania i być otwartym na odpowiedź. Zapraszam Was do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua! Buziaki, pa, pa!